Królowie chcą nas poddać ostatniej próbie. W takim razie my będziemy się już zbierać. To do miłego. Nie, 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 jeszcze chwileczkę. Przecież znasz historię. Widzisz? Shiva dał Parashuramie topór, którym ten ranił Ganesię. I rzucił syna Siwy, najpotężniejszego z bogów, na kolana. Tak to już jest na wojnie. Nie! Nie słuchaj go, Chloe, przecież on cię zabije! To fakt. Ale jak odmówisz, zobaczysz, jak giną. I to w męczarniach. Dobrze! Chloe, stój! Okej, zaczynamy zabawę. Nie rób nic głupiego. Shiva i Parashurama? Parashurama i Ganesha. Co teraz? Chloe, nie dawaj mu tego, czego chce! Cisza! Cierpliwość ma granice. Chwileczkę. On się poddaje. Zaraz opadnie! Cisza! Ganesha postawił niezłą przeszkodę na mojej drodze. Co ty robisz? Zamknij się i patrz. Chloe, to na pewno tak? Nie.
się. To klucz do zagadki. Co? Jesteś cała? Tak. Lekka zaskoczka. O, żeż w mordę. Ty to masz jaja. Ale jak to? Nie rozumiem. Tak się mówi. Bo wszystko ci się poprzestawiało, mój drogi. Ganesia pozwolił parasiurami się zranić. To nonsens. Dla ciebie to na pewno. Widzisz, Ganesia mógł pokonać parasiuramę z łatwością, ale wówczas topór siwy okazałby się słaby, bez wartości. Czyli Ganesia poświęcił się dla honoru ojca. Nawet ona to rozumie, a do hinduskiej daleko. Jest. Wspaniały, prawda? I co, nic nie powiesz? Myślę, gdzie możesz to sobie wsadzić. No, moi drodzy, z chęcią sam bym was zabił, ale bogowie nie pozwolą, bo obdarzyliście mnie wielkim skarbem. Okej, to co zamierzasz? Chcę zalać komnatę. Będę tęsknił. Daj spokój, naprawdę tylko na tyle cię stać? Nic na świecie nie ulega zniszczeniu. Co najwyżej się odradza. Weź nas zastrzel i się odczep. Właśnie. Nim woda wypełni wam płuca, pomyślcie o tym, co was tu sprowadziło. Może w przyszłym życiu pójdzie wam lepiej. Szuja. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę liczyłem na to, że to się inaczej skończy. A co ty nie powiesz? A miałam nadzieję, że jeszcze zdążę ci nakopać. Ej, wiesz co? Mnie też nie kręci perspektywa śmierci w twoim towarzystwie. Możecie się przymknąć? Próbuję się skupić. Co ty robisz? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Ha, ha, tak! Petry! Mam! Chwila! Okej, teraz ja! Moment! Panie przodem! Chloe, nie żebym cię popędzał, ale mogłabyś ruszyć tyłek! Głęboki tak? Mokro. U mnie super. Muszę rzucić fajki. Widzieli nas? Oby nie. Skąd Asaf ma śmigłowiec? Może od kupców. To znaczy? Asaf mówił coś o jakiejś starej zajezdni i dostawie broni. Chcę sprzedać kieł. Więc to tak dba o kulturę. Ej, poczekaj. Słuchaj. Chciałem podziękować. Rozumiem, że za uprzejmość. Jasne.